Porozumienie ze spółkami Merkus i Centrum Badań Jakości, podobnie jak z innymi podmiotami z grupy kapitałowej KGHM, przewiduje współpracę w zakresie kształcenia, organizacji staży i praktyk zawodowych. To szansa dla studentów, która umożliwi im przede wszystkim kontakt z przedsiębiorcami, którzy prezentują bardzo wysoki poziom wiedzy technicznej, wiedzę aktualną, ciągle aktualizowaną. Wymiana doświadczeń i rozwój edukacyjny studentów uczelni to nie jedyny atut, jaki dostrzegają przedstawiciele spółek. Przede wszystkim to, że uczelnia Jana Wyrzykowskiego jest uczelnią regionalną. To jest dodatkowy atut, zwłaszcza dla tych naszych pracowników, którzy chcą uzupełnić wykształcenie. My jesteśmy otwarci jako spółka Merkus Logistyka, tym bardziej, że uczelnia Wyrzykowskiego ma kierunek logistyka. To jest bardzo niezbędny kierunek, który kształci akurat tutaj uczelnię Wyrzykowskiego. Przypomnijmy, że podobne porozumienia władze uczelni podpisały już z KGHM Polską Miedzią, PBK-om, KGHM Metrako i Bosch Rexroth.